roztacza się przede mną niezbadany ocean prawdy. Sir Isaac Newton. Czeka nas wyprawa w głąb wszechświata. Zapraszamy na kosmiczny front. Dzisiejszą podróż zaczynamy w Centrum Lotów Kosmicznych imienia Goddarda. To stąd NASA kieruje satelitami krążącymi w przestrzeni międzygwiezdnej. Komendy wysyłane z tego pomieszczenia docierają do teleskopu kosmicznego Hubble'a. Teleskop ujawnia wciąż nowe tajemnice kosmosu. Umieszczony poza ziemską atmosferą, obserwuje ciała niebieskie z ogromną dokładnością. Omega Centauri to gromada złożona z setek tysięcy gwiazd. Jedne z nich świecą na niebiesko, inne na czerwono. To jest mgławica Kocie Oko. Spowija ją powłoka gazów wyrzuconych przez gwiazdę świecącą w jej centrum. Gazowa otoczka składa się z wielu warstw. Tę ogromną galaktykę tworzą miliardy gwiazd podobnych do naszego Słońca. Nawet z prędkością światła jej obraz dociera do nas po 69 milionach lat. Mimo ogromnej odległości teleskop Hubble'a przesłał znakomite zdjęcia ukazujące nawet pojedyncze gwiazdy. Niezapomniane widoki, które zawdzięczamy teleskopowi Hubble'a, zapraszają do coraz dalszych wypraw w kosmos. Dotychczas teleskop przysłał ponad 600 tysięcy zdjęć. Każda fotografia jest owocem odkrywczej pasji badaczy z całego świata. Naukowców na kosmicznym froncie. Teleskop Hubble'a pomógł rozwikłać jedną z największych zagadek kosmosu, związaną z rozmieszczeniem galaktyk we Wszechświecie. Setki miliardów galaktyk ułożyły się w niesamowity wzór. A ten wzór to bąbelki. Struktura utworzona przez galaktyki przypomina, aż nie chce się wierzyć, pianę mydlaną. Z tym, że we wnętrzu tych baniek prawie nie ma galaktyk. Dlaczego Wszechświat ma właśnie taką strukturę? Teleskop Hubble'a stanął oko w oko z kosmiczną pianą. Kosmos. Poznajemy zagadki i granice Wszechświata. Tajemnica kosmicznych bąbelków. 3,
2, 1, start. Wahadłowiec Discovery wynosi w kosmos teleskop Hubble'a. Nasze okno na wszechświat. Teleskop Hubble'a został umieszczony na orbicie okołoziemskiej w kwietniu 1990 roku. To największy teleskop kosmiczny. Ma 13 metrów długości. Jest wielkości autobusu. Fotografuje kosmos pędząc 28 tysięcy kilometrów na godzinę. 600 kilometrów nad Ziemią. Konserwacja teleskopu odbywała się z pokładu wahadłowca. W 2009 roku najnowocześniejsze przyrządy optyczne zwiększyły zasięg teleskopu. Sprawdźmy możliwości tego wspaniałego instrumentu. Mgławica Oriona. Gazy świecą na czerwono i niebiesko. Zajrzyjmy głębiej. Spośród kosmicznych chmur wyłania się dziwaczny obiekt. To kosmiczne oko jest protogwiazdą, która kiedyś zacznie świecić tak jasno jak nasze Słońce. Jedynie teleskop Hubble'a, dzięki swojej imponującej rozdzielczości, może zajrzeć do jądra rodzącego się Układu Gwiezdnego. Ten przypomina pączkujący kwiat. Hubble fotografował go regularnie przez pół roku. Rozwijające się płatki gazu lub pyłu kosmicznego widać w najdrobniejszych szczegółach. Ta imponująca struktura kulista to pozostałość po supernowej, która wybuchła 400 lat temu. Teleskop uchwycił kolor tej niemal przeźroczystej powłoki gazowej. Nawet poza atmosferą bardzo trudno jest uchwycić światło wysłane z tak odległych źródeł. To zasługa ogromnego lustra o średnicy 2 metrów i 40 centymetrów, przeznaczonego do pracy na orbicie. Promienie świetlne trafiają do aparatów fotograficznych położonych za lustrem, które robią zdjęcia i wysyłają je na Ziemię. Poruszając się z ogromną prędkością, teleskop okrąża Ziemię w 90 minut. Nie przeszkadza mu to zbierać dane optyczne i spektroskopowe z wybranego punktu w przestrzeni. To jest centrum sterowania teleskopem Hubble'a. Zajrzyjmy do miejsca będącego sercem tej placówki, pomieszczenia kontroli lotu. Dziesięcioosobowy zespół steruje pracą teleskopu przez całą dobę. To jest pomieszczenie kontrolne misji teleskopu Hubble'a. Każde ze stanowisk realizuje inne zadania. Na tej mapie widać aktualne położenie teleskopu. Teraz znajduje się nad Afryką Północną. To jest stanowisko kontroli pozycjonowania teleskopu i aparatury badawczej. Koleżanka nadzoruje układy sterowania położeniem w przestrzeni.
Zespół naukowców precyzyjnie ustala kąty nachylenia teleskopu i czas każdej obserwacji. Tutaj docierają zdjęcia z kosmicznego teleskopu Hubble'a. Także tutaj zapadają decyzje, na co należy go nakierować. Właśnie teraz odbywa się narada. O tym, co ma fotografować, może zdecydować każdy, o ile tylko przyśle propozycję, która zostanie zaakceptowana. Rocznie Instytut otrzymuje 1000 takich zgłoszeń. 200 zostaje przyjętych, 800 odpada. Placówką kieruje Matt Mountain. Ku jego radości napływa mnóstwo znakomitych propozycji. Najtrudniejszym zadaniem są rozmowy z autorami odrzuconych wniosków. Dzwonią do mnie słynni astronomowie z pretensjami. Dlaczego nie dostałem dostępu do teleskopu? Przecież jestem sławny. Moja odpowiedź brzmi, w tym roku lepsze propozycje przysłali młodsi badacze. Hubble należy do wszystkich. Ludzkość powinna być bardzo dumna, że każdy może z niego skorzystać. Po przyjęciu wniosku ruszają obserwacje. Niektóre zajmują kilka godzin, inne kilkadziesiąt. Zdjęcia, które docierają na Ziemię, nie są zbyt atrakcyjne. Muszą zostać poddane obróbce. Pierwszy zabieg polega na usunięciu zniekształceń z obrazu. To, co dociera do nas bezpośrednio z teleskopu, można nazwać surowym obrazem. Zidentyfikowanie i usunięcie elementów zakłócających widok fotografowanego obiektu zajmuje mnóstwo czasu. Im więcej zaburzeń się usunie, tym wyraźniejsze będzie zdjęcie. Surowe obrazy docierające na Ziemię są zniekształcone przez promieniowanie kosmiczne i inne czynniki. Nakładając na siebie poszczególne zdjęcia, usuwa się tak zwane szumy. Powstaje wyraźny obraz. Następnie obserwowany obiekt zostaje przedstawiony w kolorze. Teleskop Hubble'a fotografuje przy użyciu różnobarwnych filtrów. Dlatego poszczególne zdjęcia należy nałożyć na siebie. Zdjęcia z Hubble'a mają przeznaczenie naukowe, ale bywają bardzo piękne. Dlatego staramy się, o ile to możliwe, udostępniać je szerokiej publiczności. Teleskop dostarcza także obrazy trójwymiarowe. Na pierwszym planie utrzymujemy jasne gwiazdy. Słabsze chowamy w tle. Robimy tak zawsze. Pierwszy krok polega na usunięciu z obrazu wszystkich gwiazd. Następnie zastępujemy je znacznikami i tworzymy matrycę obrazu. Należy zaznaczyć, które są bliżej, a które dalej. Na obrazach przesyłanych z teleskopu gazy wyraźnie odróżniają się od gwiazd. Po uwzględnieniu dzielących je odległości powstają obrazy trójwymiarowe. Zawdzięczamy je naukowcom, którzy ujawniają kosmiczne dziwy.
Odkrywcze i bardzo dokładne zdjęcia z teleskopu Hubble'a ułatwiają poznanie Wszechświata. Mgławice Carina tworzą gigantyczne obłoki gazowe. Rozciągają się one na 50 lat świetlnych. Gwiazdy, tak jak ludzie, rodzą się i umierają. Powstają z obłoków gazu i pyłu kosmicznego. Widoczne na zdjęciu ciemne pola to skupiska silnie zagęszczonych gazów. W najgęstszych częściach obłoków rodzą się gwiazdy. Oto wnętrze mgławicy Carina. Widać gigantyczne obłoki gazu. Na tym zdjęciu teleskop Hubble'a zarejestrował narodziny gwiazdy. Narodzinom towarzyszą gwałtowne wybuchy. Tutaj widać erupcję materii kosmicznej na szczycie ogromnego obłoku gazowego. Gwiazdy nie żyją wiecznie. Na tym samym zdjęciu mgławicy Carina widać też efektowną śmierć gwiazdy. Pośród obłoków gazowych, które rozszerzają się jak dwa złączone balony, gigantyczna gwiazda dożywa swoich dni. Podczas agonii wyrzuca z siebie ogromne ilości materii. Gigantyczna gwiazda kończy swój żywot potężnym wybuchem. Mgławica Krab to pozostałość po gwieździe, która eksplodowała 1000 lat temu. Siła wybuchu była ogromna. Gazy wyrzucone podczas eksplozji nadal mkną z prędkością 1300 km na sekundę. Kiedyś połączą się znowu, dając życie nowym gwiazdom. Teleskopowi Hubble'a udało się uchwycić w najdrobniejszych szczegółach życie i śmierć tych gwiazd. Dzięki zdjęciom z Hubble'a możemy też lepiej poznać budowę Wszechświata. Okazało się, że kosmos składa się z galaktyk, czyli skupisk gwiazd. Oto nasza galaktyka, Droga Mleczna. Ma średnicę 100 tysięcy lat świetlnych. Znaczy to, że przemierzenie jej z prędkością światła zajęłoby 100 tysięcy lat. Ziemia znajduje się w tym miejscu, między dwoma spiralnymi ramionami naszej galaktyki. We Wszechświecie, aż po jego krańce, można napotkać mnóstwo galaktyk. Teleskopowi Hubble'a zawdzięczamy szczegółowe zdjęcia wielu galaktyk o bardzo oryginalnych kształtach.
To jest galaktyka Wir, oddalona od Ziemi o 21 milionów lat świetlnych. W oczy rzucają się czerwone mgławice na jej potężnych, spiralnych ramionach. Wir jest zbliżony wielkością do Drogi Mlecznej. Galaktyka Messier 104 otrzymała przydomek Sombrero. Jak widać, dobrze oddający jej kształt. Tę galaktykę spiralną wyróżnia pękate centrum i szeroki, cienki dysk. Messier 82 wyrzuca w przestrzeń chmury materii międzygwiazdowej. Z jej centrum wystrzeliwują czerwone pióropusze wodoru. Te dwie galaktyki są oddalone od Ziemi o ponad 100 milionów lat świetlnych. Czeka je zderzenie. Dzięki niemu się połączą i utworzą jedną, gigantyczną galaktykę. Do podobnych kolizji dochodzi tam, gdzie występują znaczne skupiska galaktyk. Ale dlaczego dochodzi do gromadzenia się galaktyk? Aby rozwiązać tę zagadkę, jeden z naukowców zainicjował szeroko zakrojone badania z wykorzystaniem teleskopu Hubble'a. Przedmieścia Los Angeles. Astronom Nick Scoville obserwuje odległe galaktyki od 40 lat. Chce rozwiązać zagadkę powstawania gromad galaktyk. Nad czym pan teraz pracuje? Nad stołem, który zrobiłem kilka miesięcy temu. Teraz go skręcam. To stół wiszący, bez nóg, podtrzymywany jedynie przez druty. Taki stół przypomina galaktykę spiralną. Podobnie jak ten stół, wisi ona w przestrzeni. Tyle, że zawdzięcza to wyłącznie grawitacji bardzo odległych galaktyk. Astronomia wymaga wielkiej kreatywności. W wolnych chwilach Nick Scoville uwielbia majsterkować. Wciąż nie znamy przyczyn powstania gromad galaktyk. I choć astronomowie rozumieją wszechświat coraz lepiej, obszary niewiedzy pozostają ogromne. Dlatego uprawianie astrofizyki sprawia tak wiele przyjemności. Rozwikłanie jednej z własnych zagadek Nickowi Scovillowi ułatwiło ważne odkrycie dotyczące rozmieszczenia galaktyk. W 1986 roku prasę amerykańską obiegła informacja, że kosmos przypomina swoją budową zlepek bombli. Nowa teoria przeczyła utartym poglądom i zaszokowała kosmologów. Jej współautorką była astronom Margaret Geller. Badaczka przypomina, że do koncepcji gromad galaktyk nauka odnosiła się wtedy sceptycznie. They were
Uważano, że galaktyki są przypadkowo rozsiane po całym kosmosie. Wiedziano, że istnieją skupiska galaktyk, ale uważano, że i one są bezładnie rozrzucone we wszechświecie. Przeprowadziliśmy analizę położenia około 1000 galaktyk w trzech wymiarach. Szczerze mówiąc, chcieliśmy wykazać, że takie skupiska nie istnieją. Przyjmując Ziemię za punkt odniesienia, Margaret Geller sporządziła mapę 1000 galaktyk. Zauważyła, że galaktyki układają się w zaskakujące wzory. Ten układ przypomina sylwetkę ludzką. Są też obszary całkowicie puste, pozbawione galaktyk, jak tutaj. Piękne, ogromne wzory. Odkrycie ich było dla nas potężnym przeżyciem. Układy te skojarzyły mi się z bąbelkami, ale nie chodzi tu o pęcherzyki i piany w zlewie. Te bąble mają średnicę 200 milionów lat świetlnych. Przemierzenie takiego bąbla zajmuje światłu 200 milionów lat. W niektórych regionach wszechświata galaktyk nie ma prawie wcale. W innych piętrzą się, tworząc ściany, jakby były wciśnięte między gigantyczne bąble. Galaktyki układają się w ogólny schemat. Margaret Geller nazwała go strukturą bąbelkową. Pojawiły się zastrzeżenia, że jej obserwacje objęły zbyt wąski wycinek wszechświata, a pęcherzykowe rozmieszczenie galaktyk to zbieg okoliczności. Stan Nowy Meksyk na zachodzie USA. W obserwatorium Apache Point, wybudowanym na szczycie łańcucha górskiego, naukowcy z Ameryki, Niemiec i Japonii stworzyli mapę znacznego wycinka kosmosu. Przedsięwzięcie nosi nazwę Cyfrowego Przeglądu Nieba imienia Sloana. Na potrzeby naukowców został skonstruowany specjalny teleskop o średnicy lustra wynoszącej 2,5 metra. To jest częściowa mapa Wszechświata, opracowana na podstawie cyfrowego przeglądu nieba. Każdy punkcik to galaktyka. Jest ich mnóstwo. W niektórych miejscach są stłoczone, w innych występują nielicznie. Bąbelkowe struktury rozciągają się bez końca we wszystkich kierunkach.
Wszechświat jest wypełniony bąblami. Nick Scoville jest inicjatorem programu Kosmos, poświęconego obserwacji najdalszych struktur bąbelkowych. Cyfrowy przegląd nieba sięga 3 miliardy lat świetlnych w głąb Wszechświata. Teleskop Hubble'a aż 10. Zaglądając tak daleko, Nick Scoville chciałby zobaczyć, jak struktury bąbelkowe wyglądały w przeszłości. Ta galaktyka jest oddalona od Ziemi o 320 milionów lat świetlnych. Innymi słowy, na dotarcie do nas jej światło potrzebuje 320 milionów lat. Czyli jej światło pochodzi sprzed 320 milionów lat. Im dalej zaglądamy, tym głębiej sięgamy w przeszłość. Nick Scoville jest przekonany, że poznając przeszłość struktur bąbelkowych, ustalimy, w jaki sposób i dlaczego galaktyki się gromadzą oraz czemu w niektórych miejscach nie ma ich prawie wcale. Głównym celem programu Kosmos, który zarazem odróżnia go od innych badań prowadzonych za pośrednictwem Hubble'a, jest skala obserwacji. Chcemy poznać budowę galaktyk oraz ich ewolucję w kontekście wielkoskalowej struktury Wszechświata. Poważnym ograniczeniem tego przedsięwzięcia była jego czasochłonność. Sporządzenie mapy Księżyca wymaga 80 odrębnych zdjęć. Natomiast, aby poznać bąbelkową strukturę Wszechświata, należało sporządzić mapę przynajmniej jednego gigantycznego pęcherza wraz z jego otoczeniem. W tym celu należało sfotografować wycinek kosmosu 9-krotnie większy od Księżyca. Wykonanie Beckwick. Kosmos wymagał 1200 sesji obserwacyjnych. To był ewenement. Rocznie przydzielaliśmy 3000 sesji, więc kosmos zabrałby ponad 1/3 czasu pracy teleskopu. I choć komitet wysoko oceniał to przedsięwzięcie, nie potrafił się zdecydować. Obowiązywała zasada, by z teleskopu mogło skorzystać jak najwięcej naukowców. Stephen Beckwick bił się z myślami. Nie chciał wetować wniosku. Doceniał wartość tej inicjatywy. Pod względem czasu obserwacji doniosłość naukowa tak szeroko zakrojonego przedsięwzięcia jest większa niż suma drobnych inicjatyw badawczych. Jako dyrektor Instytutu postanowiłem część czasu zarezerwować wyłącznie na wielkie programy naukowe. Kosmos trafił do puli wielkich programów naukowych. Jednym z członków zespołu był Yoshiaki Taniguchi.
z japońskiego Uniwersytetu Ehime. Bardzo się ucieszyliśmy, gdy nasz program został zaaprobowany. Rozpierał nas optymizm. W 2003 ruszyły obserwacje mające rozwikłać zagadkę bąbelkowej struktury Wszechświata. Wybrano wycinek nieba o powierzchni 9 księżyców znajdujący się w gwiazdozbiorze Sekstantu. Przyjrzyjmy się niektórym z 600 zdjęć wykonanych podczas tej rekordowej sesji fotograficznej. Można by sądzić, że widzimy gwiazdy, ale są to głównie galaktyki. Przyjrzyjmy się bliżej. Wyłaniają się galaktyki. Teraz już widać, że to nie gwiazdy. Mniejsze galaktyki prawdopodobnie leżą dalej. Niektóre z nich są oddalone od nas o 10 miliardów lat świetlnych. W polu obserwacyjnym o powierzchni 9 księżyców odkryto ponad milion galaktyk. Analiza tych zdjęć zajęła ponad 3 lata. To zdjęcie przedstawia rozmieszczenie galaktyk zarejestrowane w ramach programu Kosmos. Obszary czerwone przedstawiają galaktyki. Im kolor jaśniejszy, tym gromada galaktyk gęstsza. Ta gromada zawiera około 1000 galaktyk. To są włókna, które do niej prowadzą. Kolejna ogromna gromada. Pole obserwacyjne o powierzchni 9 księżyców potwierdziło, że Wszechświat ma strukturę bąbelkową. Programowi Kosmos zawdzięczamy zdjęcia galaktyk z różnych okresów w dziejach kosmosu. Galaktyki leżą w rozmaitej odległości od Ziemi. Dlatego wiemy, jak Wszechświat wyglądał w przeszłości. Przypomnijmy zasadę. Im dalej zaglądamy, tym głębiej cofamy się w czasie. Tak wygląda Wszechświat sprzed 2,5 miliarda lat. Widać ogromne bąbelki. Cofnijmy się jeszcze bardziej. Pół miliarda lat temu. Bąbelki są nieco mniejsze. Sześć miliardów lat temu. Bąbelki są znacznie mniejsze. Wcześniej bąbelki były jeszcze mniejsze. Dzięki teleskopowi Hubble'a udało się ustalić, że im bardziej cofamy się w czasie, tym mniejsze są bąbelki. Milion galaktyk powstałych w ciągu 10 miliardów lat. W
Wiedzę o nich zawdzięczamy teleskopowi Hubble'a. Dzięki jego zdjęciom poznaliśmy ewolucję struktury bąbelkowej Wszechświata. Gdzieś Zobaczmy, czego się dowiedzieli. Alexei Lotto zajmuje się analizą zdjęć. Jest poliglotką, więc udziela wyjaśnień po japońsku. Żyjemy na Ziemi, ale jeśli zagłębimy się w przestrzeń międzygwiezdną, dostrzeżemy mnogość galaktyk. Sam program Kosmos obejmuje ich milion. Jeśli przestrzeń między galaktyką a Ziemią byłaby pusta, jej światło biegłoby wprost do teleskopu. Tymczasem przestrzeń między galaktyką a Ziemią jest wypełniona ciemną materią. Ciemna materia ma ogromną masę. 10 do 15 mas Słońca. Zgodnie z ogólną teorią względności Einsteina, tak wielka masa sprawia, że promienie świetlne z odległej galaktyki nie są liniami prostymi, lecz ulegają ugięciu. Jest to potężna soczewka grawitacyjna. Wymagało to uwzględnienia ogromnej liczby galaktyk i rozmaitych typów soczewkowania grawitacyjnego. Prace trwały 2 lata. W końcu udało się zbadać rozmieszczenie ciemnej materii w sporym wycinku kosmosu. Zdjęcie to przedstawia rozmieszczenie ciemnej materii, odtworzone na podstawie analizy soczewkowania grawitacyjnego. Podobnie jak w wypadku galaktyk, tutaj też widać skupiska i puste przestrzenie. Ciemna materia także ma strukturę bąbelkową. Zdjęcie po lewej stronie przedstawia gromadę galaktyk. Nałóżmy na nie ciemną materię z tego samego obszaru. Pasują idealnie. Ciemna materia jest tam, gdzie są galaktyki. Tam, gdzie jej nie ma, nie ma też galaktyk.
Strukturę bąbelkową wyznacza ciemna materia. Ciemna materia. To jej potężne pola grawitacyjne powodują gromadzenie się gwiazd i galaktyk. Ciemna materia przypomina skupiska chmur rozciągających się po niebie. W jej otchłani rodzą się galaktyki. Tam dojrzewają. Ciemna materia jest siłą napędową rozwoju galaktyk. Teraz już to wiemy. Przed dokonaniem tego odkrycia snuliśmy jedynie mgliste domysły. Mgła opadła i wszystko stało się jasne. Posługując się japońskim teleskopem Subaru, Yoshiaki Taniguchi zweryfikował lokalizację miliona galaktyk odkrytych przez teleskop Hubble'a. Potwierdzenie danych zajęło 3 lata. Powstał trójwymiarowy obraz ciemnej materii. Oto jej pierwsza mapa przestrzenna. W obłokach ciemnej materii zbierają się gazy i pyły kosmiczne, z których powstają gwiazdy i galaktyki. Zbadanie rozmieszczenia ciemnej materii to jedna z najważniejszych batalii na kosmicznym froncie. Próbując wyjaśnić bąbelkową strukturę wszechświata, naukowcy z programu Kosmos stanęli wobec jednego z najtrudniejszych problemów w astrofizyce. Katalog galaktyk odkrytych przez teleskop Hubble'a to istna skarbnica informacji. Nick Scoville ma nadzieję, że nowe idee naukowe doprowadzą do kolejnych odkryć. W astrofizyce kluczową rolę odgrywa ciekawość, odkrywanie problemów, których inni nie dostrzegają albo nie pojmują. Ważny jest też upór w zgłębianiu problemu. To tak jak z tym stołem. Chciałem go zrobić już dawno, ale nie miałem czasu ani pomysłu. Lubię chować problemy w podświadomości, żeby dojrzewały. W końcu do nich wracam i je rozwiązuję, bo przez ten czas czegoś się nauczyłem. Ciekawość i upór pozwalają Nickowi Scovillowi planować kolejne podboje naukowe na kosmicznym froncie. Jak wyglądał wszechświat, gdy powstawała struktura bąbelkowa? Poznajmy naukowca, który zmierzył się z tym wyzwaniem. Mauna Kea na Hawajach. Szczyt tego wulkanu o wysokości 4200 metrów gości obserwatoria astronomiczne z 11 krajów. To jest teleskop Subaru.
Konsternację wywołał ten czerwony obiekt. Odległość od Ziemi prawie 13 miliardów lat świetlnych, co znaczy, że powstał wkrótce po narodzinach Wszechświata. Szczegółowa analiza ujawniła, że ma on średnicę 50 tysięcy lat świetlnych. Jego wielkość przeczyła konwencjonalnej wiedzy kosmologicznej. Galaktyki są największymi obiektami w kosmosie. Zestawiając zdjęcia, widzimy, że im głębiej cofamy się w czasie, tym mniejsze są galaktyki. Z dotychczasowych pomiarów wynikało, że stare galaktyki mają średnicę 10 tysięcy lat świetlnych. Jeżeli obiekt odkryty przez Ouchiego był galaktyką, to miała ona ogromne rozmiary jak na swój wiek. Przypuszczałem, że w pobliżu musi być jakiś ogromny obiekt, że do pomiarów wkradła się pomyłka, albo że próbki zostały pomylone. Tak uważałem na początku. Obiekt był tak ogromny, że Masami Ouchi wykluczył go z badań jako błąd pomiarowy. By dokładniejsze określenie kształtu Himiko, a w tym najlepiej mógłby pomóc teleskop Hubble'a. W lutym 2010 roku Masami Ouchi złożył wniosek o skorzystanie z Hubble'a. W czerwcu otrzymał odpowiedź od dyrektora Instytutu Teleskopu Hubble'a Matta Mountaina, który zawiadamiał, że propozycja została przyjęta. Himiko będzie fotografowana podczas 18 cyklu pracy teleskopu. We wrześniu Hubble skierował obiektyw na Himiko. Czego się o niej dowiemy? Wszystkie dane zostały przekazane na Ziemię. Zdjęcia czekają. Jaki nastrój? Niezły, jestem lekko spięty. Dopóki nie zobaczę wyników, stres nie minie. Dawno oczekiwana chwila. Zaraz Masami Ouchi ujrzy, co zarejestrował teleskop Hubble'a. Jest. Niesamowite. Jest smuklejsza niż sądziłem. Tu jest Himiko na zdjęciu z teleskopu Hubble'a. Obraz jest surowy, zaburzony, ale Masami Ouchi już na pierwszy rzut oka widzi, że obiekt jest znacznie dłuższy i smuklejszy niż przypuszczał. Rozmiary identyczne jak w teleskopie Subaru. Gigantyczna średnica 50 tysięcy lat świetlnych się potwierdziła. Himiko,
największe znane nam odległe ciało niebieskie. Do ujawniania jego tajemnic przyczynił się teleskop Hubble'a. 思った以上に細長い。Ten obiekt jest dłuższy i smuklejszy niż sądziłem. Muszę przyjrzeć się jemu bliżej. Następnym krokiem będzie usunięcie zaburzeń i nałożenie obrazów otrzymanych przez kolorowe filtry. Gotowe zdjęcie Himiko może przyczynić się do rozwiązania jednej z zagadek leżących na rubieżach wszechświata. Teleskop kosmiczny Hubble'a, owoc i symbol naszej ciekawości, naszej potrzeby zgłębiania tajemnic kosmosu. Dzięki niemu wiemy już, że Wszechświat stanowi nieskończony zlepek gigantycznych bombli. Wciąż jednak nie brakuje tajemnic, które przechodzą nasze najśmielsze wyobrażenia. Tajemnic, które czekają na ujawnienie. Ludzkość podjęła to wyzwanie. Wyruszyła na kosmiczny front. Wersja polska, Platforma NC+. Tekst Grzegorz Basaj. Konsultacja naukowa, profesor dr Michał Różyczka. Czytał Piotr Borowiec.